Nagrywanie filmów z reakcjami stało się bardzo popularne i istnieje mnóstwo sposobów, w jaki ludzie rzeczywiście tworzą tego typu filmy. Ale co byś powiedział na to, gdybym w tym filmie pokazał ci sposób nagrywania bez żadnego czasochłonnego montażu? Dodatkowo zostań do końca, bo powiem ci o triku, dzięki któremu każdy nagrany film zdobędzie jeszcze więcej wyświetleń. Dlatego zaczynajmy. Po pierwsze, zainstaluj OBS Studio, darmowy program, w którym wszystko będziemy ustawiać. Po instalacji pojawi Ci się takie okienko, tutaj możesz włączać tryb studio, po lewej stronie mamy okienko ze scenami, źródła obrazu, mikser dźwięku, efekty przejścia i cały panel sterujący między innymi z ustawieniami. Ale to od czego zaczniemy, to stworzymy oczywiście sobie odpowiedni profil i zbiór scen i zaraz powiem Ci dlaczego to jest takie istotne. A więc klikamy nowy i tutaj wpisujemy nazwę profilu, czyli reakcja poziom. Klikamy OK. Wybieramy sobie Optymalizuj pod nagrywanie lokalne. Nie będę strumieniować. Klikamy Dalej. Użyj bieżącej, to jest rozdzielczość naszego monitora. I klatki na sekundę. Wybieramy 30 klatek. Klikamy Dalej i zastosuj ustawienia. Teraz musimy stworzyć profil dotyczący zbioru scen. Tutaj klikamy Nowy. Klikamy OK. Następnie zmieńmy sobie nazwę sceny. Klikamy prawym przyciskiem. Niech to będzie Scena 1. Rozpoczęcie. Następnie, w źródłach obrazu, klikamy plusem. Wybieramy urządzenie do przechwytywania wideo. To będzie nasza. Kamera, następnie z tego okienka, z rozwijanego menu, wybieram sobie kamerę wbudowaną w mojego laptopa. I tak jak widzicie, mam już dodany widok mojej kamery. Oczywiście to nie jest idealny widok, bo idealnie byłoby, gdybym siedział w ten sposób. Ale na potrzeby tego filmiku musimy przyjąć, że to będzie w porządku. I załóżmy, to będzie scena otwierająca w waszym filmiku takie intro, gdzie po prostu chcecie opowiedzieć coś na wstępie, złapać uwagę waszego widza. Tutaj także możecie dodać sobie jakieś logo do tego widoku. Także żeby po prostu to ciekawie wyglądało, możemy je sobie pomniejszyć dać je do rogu. Możecie także oczywiście dać dodatkowe podpisy, ewentualnie jeżeli nawet klikniecie na kamerę, możecie także zmienić wielkość tej kamery. Jeżeli chcielibyście na przykład delikatnie przyciąć ten widok kamery, to z wciśniętym Altem na klawiaturze bądź Option na Macu możecie każdy z tych rogów delikatnie przycinać i dostosowywać, to już wszystko zależy od was. Załóżmy, że mamy gotową już scenę, pierwszą, w której będziemy zawsze witać naszych widzów. Teraz musimy dodać źródło Dźwięku, klikamy plusem, następnie wybieramy przechwytywanie wejścia dźwięku, nazwijmy to mikrofon. I tutaj wybieramy urządzenie, które obsługuje nasz mikrofon. Jeżeli macie mikrofon USB, on tutaj powinien być widoczny. Ja w tym momencie korzystam z urządzenia z takiego miksera, który nazywa się Roadcaster Pro. Wybieram go, klikam OK i tak jak widzicie tutaj w mikserze dźwięku już jest ta fala dźwiękowa, która się pokazuje, także dźwięk jest rejestrowany. Jeżeli inaczej widzicie ten układ nie macie go w poziomie, to tutaj klikamy sobie trzy kropeczki i przełączamy się układ pionowy albo układ poziomy. Czyli mamy już gotową scenę pierwszą, rozpoczęcie. Klikamy sobie na tą scenę prawym przyciskiem, a następnie wybieramy utwórz duplikat. Klikamy OK. I tutaj, tak jak widzicie, powstała nam taka sama scena. Musimy sobie zmienić jej nazwę, żeby nam się nie myliło. Nazwijmy ją reakcję. I teraz to, co musimy zrobić, to oczywiście dodajemy ekran naszego komputera, czyli przechwytywanie ekranu. Klikamy OK. I teraz musimy wybrać metodę przechwytywania. I mamy trzy metody. Możemy przechwycić obraz, czyli cały ekran. I tą opcję polecam Wam, jeżeli macie dwa monitory. To jest w ogóle najwygodniejsza sytuacja, bo na jednym monitorze wyświetlacie sobie obs gdzie widzicie, co się nagrywa. A na drugim ekranie wyświetlacie sobie film, do którego nagrywacie własne reakcje. Ewentualnie możecie wykorzystać przechwytywanie okna albo przechwytywanie danej aplikacji. Ja wybieram sobie przechwytywanie obrazu, bo mam akurat drugi monitor, i tutaj wybieram mój monitor, gdzie mam akurat wyświetlony film. I teraz musimy sobie uporządkować naszą scenę. Przede wszystkim przeciągając dane rzeczy na spód, możecie zmieniać ich kolejność. Następnie warto oczywiście. Pomniejszyć sobie widok kamery, czyli z zaznaczoną kamerą, możecie zmieniać jej wielkość. Z wciśniętym altem, ewentualnie option, docinam sobie ten widok kamery, żeby lepiej wyglądał. Teraz mogę oczywiście także logo, na przykład, umieścić w innym rogu. Wszystko to, co robię na tym ekranie, będzie nagrywane. Także, jeżeli nagrywacie ekran, to w tym momencie oczywiście warto byłoby sobie ten ekran powiększyć. Tak, żeby wszystko było idealnie widoczne, i możecie dzięki temu wrócić ponownie do obs i ewentualnie dostosować pozycję tej kamery. Czasem jest dobrze sobie zrobić kilka scen, dlatego w tym momencie możecie ponownie sobie zduplikować tą scenę. Czyli tworzymy sobie trzecią scenę. W tym widoku załóżmy, chcielibyśmy, żeby ten ekran przechwytywania był jednak trochę mniejszy, żeby nic go nie zasłaniało, a także żeby ta kamera była. Większa, żeby ta reakcja może była wyraźniejsza. Pomniejszyłem te okienka, to także wyszło nam takie czarne, brzydkie tło. Tutaj możemy wrzucić sobie jakieś inne tło. Załóżmy takie. To tło gdzieś tutaj sobie wrzucimy na sam spód. W OBS-ie stwórzcie sobie oczywiście jak najwięcej scen, tak żebyście mieli dużą różnorodność. Między tymi scenami za chwilę pokażę Wam, jak się szybko przełączać dzięki skrótom. Zaznaczymy sobie naszą kamerę powiększymy ją na przykład po to, żeby pokazać jakąś fajną emocję na twarzy. Przejdźmy sobie do naszego przechwytywania ekranu i tutaj to co możemy zrobić, to na przykład możemy bardzo pomniejszyć ten widok kamery. Jeżeli chcecie nagrywać filmy typu reakcja, polecam wam korzystać ze słuchawek i bardzo ważna rzecz, to oczywiście musicie odpowiednio ustawić wyjście waszego dźwięku w waszym komputerze na MacBooku. Znajdziecie te opcje tutaj w prawym górnym rogu. Klikacie sobie na dźwięk i wybieracie słuchawki zewnętrzne podpięte do waszego komputera. Natomiast w Windowsie te opcje znajdziecie w prawym dolnym rogu taka ikonka głośnika, i tam, tak jak mówiłem, wybierzcie słuchawki jako źródło wyjściowe waszego dźwięku. I teraz, oczywiście, to co polecam wam zrobić, to rozpocząć nagrywanie i sprawdzić czy oczywiście ten dźwięk jest nagrywany poprawnie, zrobić sobie krótki test. Czasem może Wam się zdarzyć taki problem, że dźwięk rejestrowany na przykład z Waszego filmu będzie nagrywany podwójnie. Dlatego kliknijcie sobie w te trzy kropeczki, gdzie macie przechwytywanie ekranu. Kliknijcie zaawansowane ustawienia dźwięku i tutaj dla przechwytywania ekranu sprawdźcie, czy opcję monitorowania urządzenia audio macie wyłączoną. Bo czasem ktoś przez pomyłkę może mieć jedną z tych dwóch opcji włączoną. I przez to po prostu dźwięk nie nagrywa się poprawnie. I między tymi scenami, oczywiście, możecie się przełączać, używając tego menu tutaj po lewej stronie, ale to, co Wam polecam, to wejść w ustawienia, w skróty klawiszowe i tutaj dopisać sobie dla każdej sceny wybrany skrót klawiszowy, i dzięki temu możecie się bardzo szybko przełączać, nawet nagrywając film. I tak, jak widzicie, efekt przejścia jest w tym momencie ustawiony na zanikanie, jednak tutaj mamy zakładkę, gdzie możecie ten efekt zmienić i dostosować do własnych potrzeb. Po pierwsze, długość każdego z tych efektów możecie zmieniać tutaj, ustawiając czas przejścia, a także tutaj z tego rozwijanego menu możecie wybierać inne efekty. Jeżeli wam brakuje jakiegoś przejścia, to klikamy sobie plusem, a następnie tutaj możemy wybrać. Dodatkowy efekt, kliknąć OK, wybrać jak ma ten efekt działać. No i ja wybiorę sobie efekt Luma Wipe. Zobaczcie, jak to może fajnie wyglądać. Oczywiście swoje reakcje możecie także nagrywać do tak zwanych gameplay czy filmów, które już są nagrane, gdzie macie pliki na własnym dysku. Wtedy, na przykład wystarczy dodać plusikiem źródło danych, klikamy OK, wybieramy sobie film, który chcemy dodać, klikamy OK i po wyskalowaniu oczywiście ten film możemy sobie tutaj Przewijać, oglądać i możemy nagrywać reakcje do tego filmu. To co warto zrobić, to kliknąć prawym przyciskiem, wejść w właściwości i odznaczyć sobie z restartu i odtwarzanie, gdy źródła będą aktywne. Ponieważ dzięki temu, jeżeli na przykład ustawimy sobie znacznik na timeline w tym miejscu, będziemy się przełączać między różnymi scenami, to ten film nie będzie nam się po prostu restartował. I druga ważna rzecz, jeżeli nie słyszycie. Tego waszego filmu w waszych słuchawkach, to musicie w źródłach danych, czyli w waszym filmie tutaj, w mikserze dźwięku wejść w trzy kropeczki, wybrać zaawansowane ustawienia dźwięku i w tym przypadku włączyć sobie monitorowanie i przekazywanie na wyjście tego dźwięku. Polecam wam zrobić próbne nagranie i dostosować. Poziomy dźwięku dla każdego z tych źródeł, a następnie oczywiście wybrać, jak głośny w stosunku do waszego mikrofonu ma być dźwięk filmu, na który nagrywacie reakcję. Teraz polecam Wam wejść w ustawienia, a następnie przechodzimy do zakładki Wyjście. Tutaj tryb wyjścia przestawcie z prosty na zaawansowany i wejdźcie do zakładki Nagrywanie. Tutaj możecie wybrać ścieżkę pliku, czyli gdzie ma być zapisywany Wasz film. Format nagrywania mam ustawiony na mp4. Ponieważ standardowo jest na MKV, i MKV później musicie przerobić na MP4, żeby można było to wrzucić. Więc, żeby przyspieszyć sobie pracę. Wybrałem format MP4. Plusem MKV jest to, że jeżeli komputer Wam się zawiesi, to ten plik możecie odzyskać. Przy MP4 niestety macie stracone nagrywanie, musicie robić to jeszcze raz. Enkoder obrazu mam wybrany na X264. Jeżeli macie dobrą kartę graficzną, możecie wybrać swój encoder sprzętowy. Enkoder dźwięku FM MPEG AAC. I tutaj na dole mam ustawienia enkodera na CRF. Tutaj CRF wybrany mam na 18 Im niższa ta wartość, tym lepszej jakości obraz uzyskujecie i tą wartość ustawcie między 18 a 23. Oczywiście im większa wartość, tym mniejsze obciążenie waszego komputera, więc jeżeli macie słabszy komputer, być może będziecie musieli ustawić tą wartość na przykład na 23. Ustawienie obciążenia CPU i tutaj mam wybrany na faster, jeżeli Ustawicie na przykład na ustawienie medium slow no to oczywiście bardziej będzie to obciążało wasz komputer ale będziecie mieli lepszą jakość więc warto te ustawienia też sobie sprawdzić i profil mam ustawiony na high, jeżeli tak ustawiliście klikamy sobie ok i pamiętajcie o tym, że jeżeli komputer wam się zacina no to oczywiście musicie powtórnie wejść w te ustawienia i sprawdzić wszystko popróbować innych ustawień, także jeżeli macie słabszą jakość waszego nagrania, nie taką jakbyście chcieli to także wróćcie do tych ustawień i przestawcie, zróbcie znowu powtórne nagranie i zobaczcie, czy coś się poprawiło. Teraz pokażę Wam, w jaki sposób możecie zrobić pionowe filmy z reakcjami. Wchodzimy sobie do zakładki Profil, duplikujemy nasz profil, wpisujemy tutaj nazwę, klikamy OK i to samo robimy dla scen. Klikamy Utwórz duplikat, nadajemy nazwę Pionowe Filmy z reakcjami sceny, klikamy OK. Sprawdzamy, czy profil jest ustawiony na pionowe filmy z reakcjami. Jeżeli tak, Przechodzimy sobie do ustawienia, wchodzimy do zakładki obraz i tutaj rozdzielczość bazową i rozdzielczość wynikową ustawiamy na format pionowy, czyli 1080 na 1920, klikamy OK i tak jak widzicie, mamy już formatkę pionową i teraz dla każdej sceny oczywiście widzicie, musimy wszystko poukładać na nowo. Kamerę umieścimy sobie pod spodem, powiększymy sobie ją Pamiętajcie o tym, że w formatach pionowych macie tutaj po prawej stronie i po lewej macie ikonki, także musicie uważać, żeby na przykład ważne elementy nie wchodziły tam. I zobaczcie teraz, jeżeli na przykład nagrywaliście filmy w pionie, a chcielibyście powtórnie nagrać coś w poziomie, wystarczy, że przejdziecie na profil reakcja poziom i te profile to są ustawienia, które tutaj wprowadzacie sobie w menu, one są bardzo ważne. I jeżeli chcecie teraz jeszcze ustawić sceny, to wybieracie sobie zapisane sceny, reakcja sceny, poziom i wszystko jest już przygotowane do nagrywania. I teraz powiem wam, w jaki sposób możecie zdobywać więcej wyświetleń, przez to, że nagrywając jeden materiał, możecie go przemontować także na przykład pod inne formaty, na przykład nagrywać w poziomie, a później przemontować dany materiał i zrobić sobie nagranie w pionie bardzo szybko. I to, co potrzebujecie, to odpowiedni plugin. Dzięki któremu nagracie osobno widok waszej kamery, osobno widok waszego pulpitu, okna lub filmu, który, do którego nagrywacie reakcje, I dzięki temu używając kapkata, DaVinci, Adobe Premiere Pro, możecie go bardzo szybko przemontować i zrobić więcej filmów, które udostępnicie, na przykład na różnych platformach. I potrzebujecie pobrać wtyczkę Source Record, następnie wchodzicie sobie do źródeł obrazu, wybieracie pierwsze przechwytywany obraz. Klikamy w filtrach efektów plus Source Record. Klikamy OK. Wybieramy kiedy ma być aktywny dany filtr, czyli przy nagrywaniu. Wybieramy format, a następnie wybieramy encoder. I w tym przypadku musimy poeksperymentować, ponieważ to także będzie mocno obciążać wasz komputer. Możemy zacząć od. Podobnych ustawień enkodera jak przy nagrywaniu tego właściwego filmu, ale może być potrzeba taka, że będziecie musieli troszkę obniżyć te wymagania, obniżyć jakość, żeby wasz komputer po prostu dał radę. Następnie to samo musicie ustawić z kamerą, czyli zaznaczamy ją, prawy przycisk, filtry, plusem, source record, klikamy OK i tutaj znowu, kiedy ma być aktywny dany filtr, format nagrywania, no i tak samo ustawienia enkodera. A teraz kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się więcej na temat tego jak możesz robić lepsze filmy.